Maj, nareszcie słońce. A dzisiaj maj witam w ogrodzie. Pierwsze prace ogrodowe, majowe, sianie. Jeszcze jeden rządek puszczę pietruszki i później dwa czy trzy rządki. Czego? Buraczków. Zacznę od pietruszki. Bonifacy już czeka. Muszę go tylko stąd zdjąć. Chodź, Bonifacy. Och, gdzieś ten Bonifacy się tam gdzieś zaplątał około. Mam nadzieję, że mi znacznik się nie przestawił. Cebula była tutaj. Sznurek mam tu rozstawiony. Ale upał, 30 stopni. Prawie tego sznurka nie widać. Ziemia sucha, twarda, kij krzywy. Nie wiem, czy w ogóle go wbiję. Takiego krzywego mogę w ogóle nie wbić. Będzie kłopot. Mam tu jakieś inne urządzenie, co by się dało wbić. Może widły. Odległość dwie stopy. Kurczę, znowu sznurówka się rozwiązała. Raz, dwa. No, sznurówka zawiązuje na tym ogrodzie około 15 razy w ciągu dnia. Dobra. Nie podoba mi się ten teren. Nie wiem, czy w ogóle Bonifacy sobie tu poradzi. Ale trudno. Trzeba sobie jakoś dać radę. W takich warunkach, jakie są. Nie wiem, czy ta pietruszka w ogóle będzie rosła w takim upale, w takiej skwarze. Gdzie ten kamień? Dobra. Pietruszka. Jest tu gdzieś ta pietruszka? Ciekawe, czy ona w ogóle tu jest. Burak ćwikłowy. Burak ćwikłowy jest. Sonata. A tu? Berlińska. Co, pomieszać wszystkie? Nie wiem. Trochę tej. I trochę tej. Wezmę najwyżej pudełka ze sobą. Będę siał. Nie wiem w ogóle, jak to zacząć. Z tej strony sznurka, czy z tej? Czy odległość nie jest za duża? Raz, dwa, no dobra. Niech on ten znacznik sobie tu jedzie. To chodzi. Trzeba podregulować, żeby było jak najwyżej. Ale to i tak opadnie. Dobra. No Bonifacy, jedziemy. Twardo, ale Bonifacy jakoś jedzie. Nie jedzie, jedzie, nie jedzie. Ale tu jest skała. Bonifacego rozwala. Nie myślałem, że to będzie tak ciężko. Nasiona się kończą. Nasypiemy trochę. Trochę pewnie przesadziłem. Ale dobrze jest. Ale tu już mleczu rośnie, a ja dopiero sieję. Mlecz może zdominować tą pietruszkę. Mio! No, poszło.
Dobra. Co zresztą naszym zrobić? Mogę albo jeszcze raz przejechać, albo je zostawić. Nie, wysypie. W ogóle znacznik nic nie zaznaczył. Rządek poszedł też trochę krzywo, bo sznurek był krzywo. Albo go przesunąłem. Trudno. Dobra, reszta pietruszki powędruje gdzie? Nigdzie indziej, tylko do woreczka. Ciężko było, ale się udało. Dobra. Obojętnie do którego. O. Ale Bonifacego muszę teraz chyba na koniec przeprowadzić. Ale rząd tu mi nic nie zaznaczył, bo jest twardo. Kompletnie nic znacznik nie zaznaczył. No coś tam zaznaczył, ale to jest tak minimalnie, że prawie nie widać. Prawie nic nie widać. Dobra. Powiedzmy. Skwar się leje z nieba. No chodź Bonifacy, jedziemy na koniec. Zasypiemy teraz buraki. Zmienimy oczywiście też kółko. Przywałuje to Bonifacym trochę. Funkcja wałowania. Tam mówił, że Boniface nie nasmarowany. Bonifacego się nie smaruje w ogóle. Co tu smarować? Napinacz chyba piszczy. Można było tam jakieś kropelki oleju gdzieś dać, ale to tyle co ja sieję, to jest bez sensu. Żebym siał jakieś hektary tym Bonifacem, a to przejadę jeszcze 300 metrów, jest po siebie. Raz, dwa. No. Tu po słońce było widać sznurek, a teraz go nie widać. Powinien się dziwić, że jest krzywo. Ze słońcem go w ogóle nie widać. Kurczę, zielono się robi, trawa rośnie. Ach, dobra. Miał przyjechać specjalny sprzęt, nie dojechał, który miał to rozdrobnić, albo kopaczką do ziemniaków przetrzepać to, albo kultywatorem. Bonifacy musi walczyć z tą twardą ziemią. Ciekawe jak sobie teraz da radę. Teraz tak. To jest niepotrzebne. To też nie. To też nie. O, szukałem właśnie tych kółek. Teraz mam chyba założone najmniejsze. To teraz damy z największymi otworami. Bo do buraków trzeba duże dziury. Jak to będzie szło? Kto wie, czy od razu nie na największe? 32. Chociaż jak będzie za duże, to zmniejsze. Dobra.
Teraz, które tu buraki będziemy się... Burak ćwikłowy, czerwona kula. Burak ćwikrowy, okrągły, ciemnoczerwony. Czyli nie mam buraków podłużnych. Rzodkiew, karmen. Nie, jest jeszcze opolski. Opolski jest chyba podłużny. Ja tu zrobię trochę miks. Buraczane. Trochę kuli. No, ten jeszcze nie był otwierany. Czerwona kula. Dobra. Nie wiem, jak tego dużo pójdzie. Ciemnoczerwony. Beta. To jest to samo. Czyli tego można sypnąć więcej. Do kiedy one ważne, te nasiona są. 26 rok. Dobra, spokojnie. A sypnę więcej, żeby nie łazić za tymi nasionami. No, zobaczymy najpierw próbę, jak to będzie szło. Chyba dobrze idzie. Albo nawet za dużo idzie. Nie wiem właśnie, czy tak gęsto to siać. A może dobrze idzie. No raczej ja czasem nie jadę po... Po pietruszce nie. Tak czuję, że za dużo idzie, ale nie jestem pewien. Może nie wszystkie wzejdą. Akurat sypałem na jeden rządek. Udało się. Teraz tu. I tam trzeba też przestawić. No chodź Bonifacy, pojedziemy na koniec. Po ziarno. A to przywałujemy. Znacznik weźmiemy w tryb do gniatania. I jedziemy. Ale upał. Ja tam lubię, jak trochę Bonifacy piszczy. Tak jakbym na go naoliwił, to by się tylko do kurzu walił ten. Przyczepiał kurz. Dobra. Dojechałem do końca. No chodź. Najpierw trzeba sznurek. Ciekawe, czy mi się znacznik nie przestawił. Nie, dosyć mocno, bo jest zahaczony. Raz, dwa. No dobra, gdzie to jest? No, gdzieś tutaj.
Mrozów nie będzie. Chyba to by ogórki można było siać. I dynie. Ale na pewno można siać już buraczki. No dobra. Sypiemy. Tak myślę, że już jest dobrze. Nasypię do tego pełno. Myślę, ile tych rządków posiać. 3 czy 2? Wszak są 2, to trochę jakby tych buraków brakuje. Czy mi się zdaje? Zależy, jaki będzie rok. Nie no, tu jest dużo tych buraków. 100 metrów długie jest. Znacznik na prawo. Pozycja startowa. To stare poczciwe Boniface, bo teraz robią te Boniface też takie coś podobnego, ale to jest już chińszczyzna. Tu jest jeszcze z takich materiałów zrobione, jak powinno być. Nie wiem, ile tego tam wsypiemy. To jest opolski. Trochę kuli. Berbeka Sitz. Z 1946 rok założenia. Dobra. Opolskiego. Weźmy trochę ze sobą, w razie czego to zasypię. Jak tak podnosi mi go, to po prostu na kamień najeżdżam. Jest bardzo twardo. Jest co robić, pchając ten sprzęt. Coś tam się, kurczę, złapała jakaś. Obornik się złapał. Ale już widzę, że zabraknie. Opolskiego dosypię, bo go mało mam. Z Opola. No i tego trochę. Dobra. Jedziemy. Troszkę na kamień trafiłem, jakiś duży kamień. Podbiło całą maszynę. Chyba za gęsto sieje. Dużo tych nasion idzie. Dobra. Trzy rzędy są. Siać czwarty. Posiałby czwarty. Jeszcze jeden buraczków, rządek trzeci. Nigdy nie było tak dużo buraczków. Raz, dwa. Znacznik szedł gdzieś tu. A, posieję. Mam nasiona.
prawie wszystko wysieję, może trochę rzadziej teraz ustawię. No tu coś tych nasion idzie sporo. Nie no, amatorów na buraczki jest bardzo dużo, bo się różne rzeczy z tego robi. Nawet do picia jakieś. Dobra, to biorę w pozycję tylną znacznik, żeby dogniatał mi to wszystko. I też przejadę kółkiem po aktualnym tutaj przejeździe. To dognieść. Też zaznaczyć, gdzie to rośnie. Te bryłki porozbijam. Jest. Jeszcze jeden raz, dwa, gdzieś mniej więcej do tego rejonu. No. Wyrównać sznur. Tutaj strasznie zielono się robi. Nie wiem, czy coś tu będzie rosło w takiej zieleninie. Już tyle trawy, a co będzie później? Może to wydrapać jakąś motyką? Wiesz, tutaj gdzie te buraki mają rosnąć? Parzyna będzie. Dobra. Tutaj chrzan. Nie, jakbym w to wjechał, to by w ogóle nie siało. Może jakieś chrzany. Kolejny. Co to? Też chrzan. To? Cebula? Czy co to jest? Jakieś też zielsko. Tu kolejna jakaś ekipa. Kiperz piękny. Niech schnie. Tu to jest mlecz. Tu co za towarzysz? Też mlecz. I tu trawa jakaś. Też nie trawa. Kolejny jakiś piękny dziad
tu. O. Obecnie moment w takiej temperaturze. Dobra. Jeszcze jakaś trawka. Mlecz. Dobra. Też jakiś pesz, czy co to jest? No i dobra. Poszło. Co tu mamy? Mlecz. I tu też mlecz. Tu już jest twardo. A tu są perze, bo to widać. Kilka takich różnych słomek. W różnych miejscach. Ździebełka takie rosną. O. Ciekawe, gdzie to jest początek. No dobra. On wyschnie tam już. Tutaj mlecz. Tu chrzan. No dobra, jest trochę tak przeczyszczony teren. Kurde, zerwał się sznurek chyba od wideł. A może nie? Coś tam puściło na pewno. Ale czemu? No dobra, to przesunę to. Ładnie widać, że jest prosto. Można zatem będzie siać. Trochę takie bryłki tu są paskudne. Taki jeden ten rolnik kiedyś widziałem z żoną, to czym oni to rozbijali? Siekierami czy młotkami? Jakiś taki film jest o takim gospodarzu. Kiedyś znajdę go z PRL-u z lat 50. chyba jeszcze. Tu kamień jest. No i dobra. To bryłka. Trochę wyrównam ten teren. Tu perzyna, o. To co to za dziad? No. No, prześwietlony trochę jest teren, gdzie to będzie siane. Też kamień. Nie wiem, czy go dorzucę tam do torów. Chyba nie. Ale blisko. Kolejny kamień. Długo położę na wierzch. Tu gwóźdź. Kamyk. Te rowki zakopuję, żeby mi tutaj siewnik nie wpadał. Są dwa kamienie. Piękny pesz.
znowu perzyna. Trochę oczyszczę ten teren, bo to zanim coś zejdzie, to już nic nie będzie widać. Będzie zielono. Nie wiem, czy tu nie przegrabię tego początku trochę. Kret operuje. No, trochę to wyrównałem. Powyciągałem te trawy, gdzie już powychodziły perze, kamienie. Będzie można puścić Bonifacego. Tutaj. Dobra. Jeszcze tak myślę, tutaj powygrabiam w ten dołek trochę tej trawy, póki się tu i tak nie ukorzeniła ona. No. No już się zieleni, bo było dosyć wilgoci dużo. Za sznurek jakiś tu się podziewa. Się kurzy. Dobra. Ale tu tych zielonych różnych wypustków jest, to rośnie, to chrzany i trawy. Tu jeszcze jakieś inne wynalazki.
No i dobra. Teraz można wziąć te drobniejsze grabie. I te bryłki trochę pościągać. Ale gorące. Dobra. Co to za jakieś szkło tu się pala? Chyba wódka, ale nie otworzona, tylko pobita chyba. Jałowiecka. Jaka? Puszcza Białowieska. Na zakrętce było napisane. Puszcza? No, puszcza z zakrętką wspólnego. No dobra, co tu się jeszcze dzieje? No jest, jakoś takoś. A to co to? Koniczyna jakaś. Czemu ta koniczyna tu rośnie? Jest pesz. To kończyna. Dobra. Intercity. No, trochę tu uporządkowałem na tym początku. Nie za dużo, ale choć trochę. To co to jest? Dziwny kamień z takim dołkiem. Patrzę, czy nie przezroczysty. No i dobra, puścimy Bonifacego z jeszcze jednym rządkiem. Niech się tutaj wybryka. Już chyba ostatni rządek Bonifacego w tym roku będzie. Nie wiem, ile mam tu jeszcze tych nasion, ale chyba w sam raz na jeden rządek. Co prawda zmniejszę dawkowanie, bo coś za dużo mi się zajeszło. Kula i Opolski. Tu było 100 gramów, a tam chyba 250 w tym większym torbie. Jeszcze jedno ziarko jest, żeby nie było smutne, też je wezmę. Tu sieje. Zmienię dawkę siania. Tutaj mam ustawione chyba... No ile tam mam? No, no przedostatni otwór, no to wejdę na tej na 20, na 30. Nie wiem, co to znaczy te 30, ale
Może pewnie jak jakaś tabelka by była, to by było na jaki numerek ustawić, jakie nasiona. Ale czy to jest chyba własne, widzi mi się, kto jak chce siać. Co te kółko, iść nie chce? To ci Bonifacy niedobry. Siedzi i zablokował. Odblokował się. Zmniejszę o dwa numery. Zobaczymy jak to będzie szło. Raz, dwa. No dwa, dobra. Praktycznie żadna różnica w średnicy. Ale zobaczymy, co się będzie działo. To jest taki ładny motylek. Ósemeczka. No dobra. Można jechać. Nie lubię jechać z tym. Pod słońce by było lepiej, bo bym widział przynajmniej gdzie jest sznurek, a tutaj nic nie widzę, jadę. Ale mimo wszystko się sieje dosyć dużo. Nie wiem, czy nie wziąć torebki ze sobą, a najwyżej pójdę. Później się wrócę po nim. Nie, no to zabraknie. No, nie ma co marzyć. Będę latał później za torebką. Burak okrągły, ćwikłowy, ciemnoczerwony, beta vulgaris, jakiś wulgarny jest, beta vulgaris L, numer partii, data pakowania, data ważności wrzesień 2027, no to jedziemy. Nie wiem, czy ten sznurek tak jest całkowicie prosto ustawiony. Ale już widzę, że trzeba dosypać beta vulgaris. Bo inaczej to nie będzie rosło. Bo co? No ładne nasiona. Chyba za dużo ich sypałem. Ale dobra, idziemy. Nie wiem, co on ten siewnik tak przyspieszył. Nieraz ma ciężko, nieraz ma lekko. No, trochę zostało nasion. Trochę krzywo wyszło, ale dobra. Sznurek był krzywo chyba. Tam to tak ładnie jechałem, tutaj tak pijany. Reszta nasion trzeba z powrotem sypać do torebki. Już nie będę dwa razy siał. Bo tamte wygrzebie. No dobra, jest posiane. Dobrze, że tu jest strunowy woreczek, to przynajmniej nie trzeba ich zaklejać i się nie rozsypią. No i robak nie wejdzie, nie zje. Będzie na przyszły sezon. Chociaż trzeba dokupić buraków, bo już się w tym roku widzę trochę tutaj szarpnąłem z ilością nasion, sporą. Poopróżniałem tych torebek sporo. Dobra. Ugniota. Ten mój przejazd. Muszę się bardzo schylać, bo nie mogę teraz ryć. Tylko kółkiem jechać.
Udało się. Mam po 4 rządki posiane. To mam tak, buraczki, raz, dwa, trzy, pietruszka, cebula, pietruszka. Tu chyba były 4 rządki marchwi. Raz, dwa, trzy, cztery i cebula. Cebula już poschodziła ładnie, nawet zielony rządek się zrobił. Ale upał. Co ja tu jeszcze mam dzisiaj w repertuarze? Cebula chyba jeszcze jakaś jest. A. Jest cebula. Już się prosi. I trochę czosnku. Dobra. Trzeba będzie to posadzić tutaj od brzegu. Tak puszczę sobie tutaj tą cebulę. Tutaj, od krzaku, od tego, od miedzy. Tylko trzeba teren przygotować, a to będzie ciężka robota. Trzeba będzie to wszystko ładnie wygrabić, tą trawę zlikwidować. Nie wiem, czy taczki nie przywieźć, żeby to wybrać, tą trawę. Bo jej tu sporo jest. Chyba pojadę po taczkę. A Bonifacy już swoje zrobił. Posiał tutaj tyle tych rządków. No, 900 metrów posiał. W tym roku, można powiedzieć. Jeszcze groch będzie do siania, ale groch już chyba na grządce posieje. Może fasola jakaś pewnie też będzie siana. No i słonecznik. Nie wiem, czy słonecznika, bo nie facet mnie posiać. Właśnie, tam bym przy miedzy se posiał taki rządek słonecznika. Może to by to tam sobie rósł gdzieś. Tutaj i tutaj. Fajnie by było. Kamerę nagram. Teraz sobie tak zaznaczam takimi starymi badylami od malin, gdzie te rządki idą. Żeby to później było widać. Za miesiąc, bo nie wiadomo kiedy to wzejdzie. To już może być bardzo zielono. O, tamte mam też pozaznaczane. Cebuli nie zaznaczałem, bo cebulę widać już szczypiorek od razu. Tak na całej długości się ponatyka te patyki. Tych malin trochę trzeba, żeby to takie coś wykonać. O. Ale się urobiłem tutaj, żeby to zrobić, tą końcóweczkę. Teraz tak, słonecznik. To jest słonecznik z Ukrainy. Kraj pochodzenia Ukraina. Miejmy nadzieję, że będzie rósł. A tu mam jakiś z polskiego warzywniaka. Ja go tutaj posieję razem z cebulą. Bardziej z tendencją, żeby słonecznik rósł tutaj. W tej bruździe może. Na razie sobie idę i go sieję. Tak od niechcenia. Trochę. Tak się sieje mniej więcej słonecznik. Gdzie wyrośnie, tam wyrośnie. Gdzie nie wyrośnie, to nie wyrośnie. Ja tutaj lubię mieć na całym ogrodzie, gdzie niegdzie jakiś słonecznik. Jeden większy, drugi mniejszy. Sieję zawsze go dużo, bo jeden jest dla mnie. Jeden jest dla ptaków, trzeci dla złodziei. Dla wszystkich będzie. Każdy sobie poje. Uwielbiam słonecznik sobie wyjadać z takiego ładnego, okrągłego talerza. I tak sobie sieję. Zobaczymy. To ładne, grube ziarno, pasiak rasowy, taki konkretny. Dobra, polski posiany. Teraz ukraiński. Słonecznik w łupinie. Pestki słonecznika w łupinie. Nie wszystek rośnie. Ten niby rośnie. Tam już jakieś próby robimy, ale gorący, żeby on się nie przegrzał.
Ojojojojoj. Dobra, siejemy. Nie powinien tak na słońcu leżeć. No, tak sobie idę i sieję. Słonecznik można było wcześniej posiać, ten dosyć późno siany. 1 maja. Witaj maj, 1 maj. Dla Polaków błogi raj. O. Cyk. Ktoś powie, że to nie będzie rosło, ptaki wybiorą. Owszem, będą wybierać, ale zaraz. Tu jest wygrabione tymi dużymi grabiami. Dobra. Starczy na razie tego siewu ukraińskiego. Ja go chyba tu muszę wcięgnąć, bo on się spali. Teraz ja pokażę. Ja tu najpierw wykopałem wszystkie ziele, wszystką trawę, cała taczka z tego była, widłami, motyką, i zagrabiałam tymi grabiami takimi porządnymi. Tu kątownik, tu pręty zbrojeniowe, bardzo solidne grabie do rozbijania brył. A teraz takie zwykłe ogrodniczki, też ciężkie, duże grabie, i zagrabię te wszystkie bryłki tutaj sobie w tą bruzdę, a przy okazji przegrzebię słoneczniki. O. O. Każdy słonecznik ma swoją, że tak powiem, tutaj szansę. Jeden może rosnąć, drugi może nie rosnąć. To jest loteria. Kurczę, jeszcze jakaś perzyna się tutaj wyłania. Nie wszystko jest wybrane. No ciężko byłoby wszystko wybrać. Tak było, 2 godziny tutaj przygotowywania. 2 godziny tego terenu w tym miejscu. Teraz wszystkie te bryłki. Tu idą w tą bruzdę. Jest tych trochę bryłek jeszcze tutaj. Tutaj. I tutaj o. Jest jak skała. O. I następne. Kurczę, bylica się wpakowała. Nie, bylicy to ja nie daruję. Rzucę i niech tam wyschnie. Najgorszy jaki może być chwast. Nie lubię bylicy. Użycie. Ale chrzan niewykopany był na święta. Został. No to trochę zajdzie mi, zanim wszystko wygrabię. Jest co grabić. Zresztą widać, ile tu jest brył. Ten słonecznik się tutaj z tym wszystkim przemiesza
Może któryś będzie rósł. No, niech wyrośnie ze 100. Więcej nie trzeba. Będzie dobrze. No już za 1/5 mam. Jeszcze trochę będzie na końcu. Tu takie jest mikropole, można powiedzieć. Mikroplantacja truskawek. Te truskawki, tutaj trzy pierwsze rzędy, to są królowa, nie, żadna królowa. To jest sęga sęgana. No mizernie one tutaj. Mizernie z nimi jest. Jakoś tam rosną. Ale naprawdę porażone przez mróz, nie wiem przez co jeszcze. A tu mam swoje sadzonki, które gdzieś tam zdobyłem z tamtego roku nasadzenia. Nie znam tej odmiany, trochę jest inna na pewno. Nie jest to sęga, miała być niby sęga, ale przysłali nie wiadomo co. Ładnie się ona nawet przyjęła, ta truskawka. No lepiej się przyjęła niż ta kupna. No ale wiadomo, sadzonki nie przeżyły zbyt dużego szoku przy przesadzaniu. Trochę niektóre zagrzebane są za mocno. No tu kilka z krzaków przepadło, widzę. Ten chyba nie będzie żył. A tutaj pszenica. To jest pszenica zimowa. Nasiona są od kolegi, co ma bizona kapitalnego. Byśmy kosili w tamtym roku kapitalnym. Mówi, masz posiej, zobaczysz co to będzie. W tamtym roku był owiec, owiec był nieudany. W ogóle się nie udał. W tym roku pszenica. Jak na razie to dosyć ładnie wygląda. Wilgoć ma. Zobaczymy, co to będzie z tej pszenicy. Jak dziki nie przyjdą i tutaj nie rozwalą, to będzie dobrze. Ja tu przygotowałem sobie teren pod sadzenie cebuli. Mam tu posiany słonecznik. Teraz wezmę, rozciągnę sznur i spróbuję tutaj posadzić jeden rządek cebuli. Tak dam do tych malin zimowych, jesienno-zimowych. Wyrównam tutaj trochę te pole. Dzięki temu zobaczymy, co to wyjdzie. Próbuję tutaj rozciągnąć sznurek. Chcę go zrobić tak w miarę równo, bo jakbym tak bez sznurka posadził tą cebulę, to taki chaos by powstał. A tak przynajmniej będzie w rządku. To jakoś będzie to wyglądać. Tak mi się wydaje, że to tak będzie najlepiej zrobić. Tu wbiję widły. Naciągnę ładnie ten sznurek. Nie wiem, gdzieś go tutaj do Bonifacego, czy gdzieś przywiązać. Albo owinę tutaj o ten trzonek. Może się nie odwinie. Zobaczymy, czy się będzie odwijać, czy nie. Nie. Ma chęć się odwijać, ale na razie się nie odwija. Ktoś mi polecił, żeby zrobić rowek i w rowku sadzić. Może to i dobry pomysł. Mam taki jeden sprzęt a la Bonifacy, który nie jest Bonifacem. Czy motyką to zrobić? Myślę, chyba motyką. Mam taki dołownik z takim radełkiem. Ciekawe, jakby to przejechać takim radełkiem. Jakby to było. Nie wiem. Próbuję motyką, ale jak tu jechać tą motyką? Co tutaj jest w ogóle? Tym ma cebula rosnąć? No dobra, trochę się poprawiło.
może jest będzie, może będzie i dobrze. Najwyżej dwa razy przejadę. A może Bonifacym przejechać, zrobić taki dołek? Nie. Przejadę motyką. Motyka ma tą do siebie przewagę, że jeszcze coś wyciągnę. Może. Już tamte było bardziej prosto. Iść po ten dołownik. Może pójdę po niego. Będę chodził tam i z powrotem po różne maszyny. A pójdę, zobaczę. Mam tutaj taką maszynę. Nie wiem, takie śradełko, nie radełko, co to jest. Zobaczymy. To bardziej jakiś do ziemniaków maszyna by się zdała. Zobaczymy, jak to będzie działać. Rzadko to używam, chyba raz tylko używałem. No, spróbuję. Co to będzie się tu robić, jak tym przejadę? Dosyć głęboko to robi maszyna, bo już motyką było przejechane. No, ale jakoś jedzie, no ale na pewno jest wygodniej niż motyką. Tylko pchami jadę. I szybciej. Kurczę, jakiś chrzan się wpakował. Coś przyjemnie się tym jedzie, powiem. Ziemia jest bardzo twarda, to tak podskakuje. No, przejechałem. Krzywo, bo krzywo, ale przejechałem. Czemu mi to tak krzywo wyszło? Miało być prosto pod sznurek, a wyszło krzywo. Przejadę jeszcze raz zatem, może teraz prosto będzie. Musiałbym mieć jeszcze na środku gdzieś sznurek podparty. No ale to znosi. Raz w prawo, raz w lewo. Musiałaby być bardzo napięta lina stalowa. Albo nawigacja by musiała w tym być. Wtedy tak. Motyki tak nie znosi jak to. Czym jak teraz to wyszło? W tym drugim przejeździe. Jeszcze bardziej krzywo. Kurczę, sznurek zasypało. Chyba jestem skazany na to, żeby to było krzywo. Więc będę chyba sadził pod sznurek, mimo że jest krzywo. Zobaczymy. Nie jestem zachwycony tym rzędem. Mogłoby być bardziej prosto. Idę zobaczyć, gdzie to tak zniosło bardzo, to może motyką podrównam. Tutaj coś mnie zniosło. Na bok. Dobra. Nie no, tu jest bardzo twardo, to dlatego tak znosi. Gdzieś podskoczy i jedzie na bok. Już tak tu jest. Nie wiem co to, jak to nazwać w ogóle. Byle jak to jest jednym słowem. Tu chrzan zniósł na bok. Chrzan to posadzę tu pod miedzą, niech sobie rośnie. Jak tak bardzo chcę. Tu mnie coś też wysadziło. Kolejny chrzan. Ale grudy.
Tu jakiś patyk. A co tu? Też coś, o. Jakieś dziadostwo siedziało. Też wyrzuciło. Tu też. Czort wie co. Tam gdzieś jeszcze jakiś kamyczek. A tu? A co tu jest znowu? Też są jakieś... Nawet truskawka. Co tu truskawka robi taka ładna pod ziemią? Szkoda tej truskawki. Posadzę ją tam gdzieś. Taki ładny krzak. Czy on będzie rósł? Się zielono robi. Nie wiem, gdzie to tu posadzić. Zaraz znajdziemy gdzieś jakiś punkt. Tu jest jakiś taki. Pusty punkt. Jeszcze głębiej. Podziemna truskawka. Ale ona tutaj będzie sucho, to guzik nie będzie i tak. Kurczę, jakiś mniszek się tu wpakował. Sam środek truskawki, no teraz to ją pouszkadzam. Dobra, niech siedzi z miszkami. Dobra. Jeszcze jedna podziemna truskawka. Co to jest tutaj? Jeszcze coś tutaj. Też jakieś podziemne truskawki chyba. Nie wiem. Wszystkiego tu pełno jest. Krzywo. Brzydko. Ja nie wiem, czy tego nie zagrabić i na nowo nie przejechać. Tutaj perzyna. Chrzanina. Tutaj co się działo? Trawa i kamień. A tu czemu wybiło maszynę? Bo twardo było. Kamień. A tu co tak falowało? Twardo. A tu? Tu już chyba usunąłem. Też jakieś trawy. A tu? Chyba to wezmę, zagrabię jeszcze raz. Puszczę ten dołek, bo to tak jakoś wyszło mi tutaj. Nie podoba mi się to. Nabałaganione jest tych dołków. Pesz. A tu co się działo? To też jakiś pesz. A to gruda jakaś, sucho było. Kamień. Też jakaś perzynka. A to? Nie, ja to zagrabię, jeszcze raz przejadę. O, to mi się w ogóle nie widzi. Tak będzie chyba najrozsądniej. Sznurek odstawię na bok.
przegrabię, to jeszcze raz. No, wygrabione, wyrównane, jadę jeszcze raz, zobaczymy co to będzie. Dołek pod cebulę. No teraz trochę lżej ta maszynka jedzie, ale też ma jakieś tutaj podskoki. Też dobrze było glebogryzarką taką ręczną najpierw przejechać z silniczkiem, żeby ta ziemia była spulchniona, żeby nie było tych zacięć, bo każde te zacięcie to jest odbicie od sznurka. No, może być, podoba mi się. No jest prawie idealnie. Teraz tylko sadzić. Cebula czerwona i biała. Zacznę chyba od czerwonej, skończę na białej. Albo odwrotnie. Zobacz. Jak to teraz się będzie sadzić? No dosyć przyjemnie. I co, płyn tylko zasypać i gotowe. Może i to dobry pomysł. Taka metoda się sadzenia. Posadzę to tak, zobaczymy. Kurczę, rozsypałem tą cebulę niepotrzebnie. Przecież mam wiaderko i będę sadził coś tak głęboko. Nie wiem, czy to nie jest za głęboko. Nie podoba mi się to tak głęboko. Coś tak czuję, że ten rowek trochę trzeba będzie zakopać. Ale jak go zakopię, to go później zasypię. Tak źle i tak niedobrze. Trzeba trochę go przesypię. Bo to wychodzi za głęboko, widzę. W sumie to ten rowek mi nic nie dał, tylko tyle, że ziemię spulchniłem tam, gdzie będzie sadzona cebula. Może minimalnie. Zobaczymy, jak to się będzie sadzić. Na pewno będzie miękko. Chyba, że nie trafię tam, gdzie był ten dołek. Znowu będzie twardo. O! Ciekawe. Co to z tego wszystkiego wyjdzie? Nie, no fajnie się sadzi, bo jest bardzo miękko. W sumie będzie można tak trochę może przesypać później. Cebula nie jest wymagająca, jeśli chodzi o to, czy jest sucho, czy nie sucho na początku, bynajmniej ona te korzenie puści. Ono nawet rośnie tutaj bez ziemi. Myślę, że będzie padał jakiś deszcz.
fajnie się sadzi. Można bardzo głęboko ją wbić. No dobra, będę tak sadził, aż posadzę. Tą czerwoną wysadziłem, teraz białą. Jest zgoda Unii na sadzenie? Jest. Jak Unia się zgadza, to można sadzić. Ale ona już aż piszczy, żeby rosnąć. Ciekawe, czy mi starczy tego rzędu na wysadzenie tego wszystkiego. Zobaczymy. Trochę tego jest. A ja już doszedłem prawie do połowy. Dobra. Można sadzić. Teraz to się zupełnie inaczej sadzi. Jak tutaj ten dołek jest zrobiony. Ale ona już ma szczypior duży. Nie no, tego rządka to mi zabraknie chyba. Jest kilogram. Dosyć gruba jest, to szybko ubywa, ale mimo wszystko trochę jej tu jest. Słonecznik, gdzieniegdzie widzę. Będzie zadowolona ta cebula, bo rosła, a nie miała gdzie korzenia puścić. Teraz pięknie idzie. Zupełnie inna jest praca teraz przy tej cebuli. No, końcóweczka. Tu jest. No idealnie. Co do sztuki mam posadzone. Udało się cebulę wysadzić. Teraz trochę to zagrabię, żeby to ładniej wyglądało. Nie wiem, może ten sznurek zabiorę. Chociaż nie wiem, czy czasem nie wydłubię jakiejś cebuli grabiąc. Tak grabiami przejadę z boku.
żeby trochę ją przysypać mimo wszystko. O. Te swoje ślady zagrabię, a tym samym sposobem przysypię tą cebulę, chociaż widzę, tutaj już wyrwałem jedną. Chociaż nie wiem, czy to nie jest tylko pozostałość po cebuli. Nie, no zagrzebuje się ładnie. Tak ze skosa trochę jadę tymi grabiami. O. Nie, tą drugą stronę też przejechać. Nie wiem, czy dam radę. Dam mu szansę, niech rośnie. Ten chrzan. Dobra. Jest na wierzchu. Nie, ładnie. Gdzieś tu musiałem grabiami liznąć. Słonecznik, niech tam rośnie. No dobra, jest posadzone. Kolejną tutaj taką moją robotą to jest snakol na ślimaki. Bez tego nic nie będzie rosło, zapewniam. To już przerabiałem nie raz. Jak nie sypniesz, to wszystko zjedzą. Jak to się stosuje? No ja to stosuję bardzo prosto. Biorę i sieję po wszystkim. Po wszystkim, co się da. One mogą być wszędzie. Są paskudniki takie, w nocy wychodzą. Teraz jest ciepło, to one nie wychodzą, ale jak jest w nocy chłodno, to wszystko zjedzą. Już nie raz siałem, dwa razy wszystko. Ogórki szczególnie lubią zjeść. Trzeba z nimi walczyć zawczasu. One już są. Widziałem nie raz. W malinach wszędzie są. Ja to sieję po wszystkim. Nie patrzę. Maliny zarośnięte, ale niech rosną. Trzeba było je przesadzić znowu. Tutaj po tych pietruszkach, po tych marchewkach, po miedzach, nie, wszędzie trzeba siać.
bez snakolu ani róż. Przerabiam już wiele lat te sprawy. Te ślimaki są tak żarłoczne, te bezmuszlowe. Wszystko zjedzą. Słoneczniki mi zjadły nieraz. Warzywa wszystkie zjedzą. Nawet cebulę potrafią zjeść. One lgną do tego snakolu jak mucha do miodu. A snakol działa długo. Deszcz, nie deszcz. Ja już widzę gdzie, gdzie są spustoszenia. Nawet na szczypiorze. Wszędzie sypać snakol. Nie bać się snakolu. On się do roślin nie dostaje. Po sadzie, po malinach, po trawach, po miedzach. Nawet u sąsiada posiać, bo i od sąsiada przyjdą ślimaki. No i dobra, zabieg mamy zrobiony. Kolejny zabieg za tydzień na ślimaki. No, czas na kwiaty. Dalie georginie z piwnicy będą wyciągane, pojadą. Pierwsza próba sadzenia. Wielkie sadzenie georgii. Trzeba teren przygotować. Tutaj na końcu je posadzę. To jest najgorsza ziemia, to niech kwiaty rosną. Tylko trzeba będzie najpierw tutaj wyrównać i wybrać te wszystkie pasty, co tu rosną, bo już tu się zielono robi. Czarnobylki gryzą, tutaj nie wiem czy widać, są już dołki porobione, trochę było roboty, cała taczka peżu, no. Proszę bardzo. I tu będzie posadzony georginie. Dzień się kończy, pierwszy dzień maja, prace ogrodowe.